Pani uwierzyła komuś, ktoś panią tu ściągnął na pseudoaferę, której nie ma. Działalność pana prezydenta to jest tak jak w takim szmoncesie żydowskim. A ile na tym można stracić? Zawsze i zawsze miasto jest w plecy. Szanuję jego dokonania jako władarza tego miasta. Słup się znacząco pod jego rządami zmienił. Chcę również uspokoić naszych telewidzów, że nie było żadnej afery, nie ma żadnej afery. Może i tak, to co robiła prokuratura i policja od maja zeszłego roku? Postanowiliśmy położyć kres temu, co robi pan prezydent Maciej Kobyliński. Tak zbierano podpisy pod listą w sprawie odwołania prezydenta Słupska. Grupa słupskich przedsiębiorców uznała, że prezydent Maciej Kobyliński pokazał, co potrafi przez 2,5 kadencji i to w zupełności wystarczy. Opozycja zarzuca prezydentowi kolesiostwo. Mówi, że Kobyliński konsekwentnie zadłuża miasto. Dług wynosi obecnie około 252 milionów złotych i wciąż rośnie. Uważam, że powinien ustąpić, dlatego że atmosfera w mieście jest nie do wytrzymania. Geniusz wśród zwykłych, głupich ludzi. On ma wizję. Kolej morska, akwapark. To jest niebezpieczny człowiek. Może mu przypaść pomysł do głowy, że piramidę szklaną zbuduje, mauzoleum sobie. No. Sztandarową inwestycją prezydenta Macieja Kobylińskiego jest budowany właśnie akwapark. Niestety ostatnio okazało się, że podpisy konstruktorów projektu są podrobione i choć władze miasta dowiedziały się o tym, mimo to przystąpiono do budowy. Oni doskonale wiedzieli, że nie akceptujemy mojego nazwiska na projekcie. Co więcej, kancelaria powiadomiła urząd, że przekazuje sprawę do prokuratury. Byłam ani twórczą, ani uczestnikiem, ani w ogóle nic o tym nie wiedziałam. Wiedząc, że podpisy są prawdopodobnie podrobione, czy została poświadczona nieprawda, dlaczego się państwo zgodzili na rozpoczęcie tej inwestycji? Nie było problemu, nie ma go do dzisiaj. Prokuratura sprawą zajmuje się od maja zeszłego roku do dzisiaj. Panie prezydencie, mówi pan, że nie ma problemu, ale co się, jeżeli się okaże na przykład, że tą inwestycję trzeba zatrzymać, ponieważ są jakieś wady? Nie trzeba będzie zatrzymać. A dlaczego budowy, pan tak sądzi? Bo wszystko jest lege artis. Pierwszy wątek to jest kwestia podrobienia właśnie podpisów i to tylko nie tylko podpisu tej pani inżynier. Ja słyszałem o dwóch prawdopodobnych pani inżynier i pana, który mierzył w momencie projektowania. Nam bardzo zależało na tym, żeby budowa była rozpoczęta w terminie. Powtarzam jeszcze raz, od maja tamtego roku prokuratura tą sprawę bada. I prokuratura nie stwierdziła do dziś, że trzeba wstrzymać było budowę, a pani wie. Pan nie słyszał tego? Proszę nie krzyczeć. Słyszał pan czy nie? Proszę. Prezydent Słupska znany jest z porywczego charakteru. Nasi rozmówcy twierdzą, że niejednokrotnie obrażał swoich pracowników oraz radnych. Kilka lat temu na sesji Rady Miasta nazwał wiceprzewodniczącego Rady chamem i złodziejem. Sprawa miała finał w sądzie. A skąd pani tak świetnie wie wszystko? No taką zrobiłam sobie. Ale pani wie, jaki jest wynik sprawy? No słyszałam, została że poszedł pan na ugodę z nią. Czy nie, nie została umorzona. No pani źle wie. W tym momencie prezydent Słupska uznał naszą rozmowę za zakończoną, dlatego postanowiliśmy zasłonić mu twarz. Jak pani będzie tak rozmawiała, to ja będę żądał rzeczy albo całości, albo nic. No to może od razu skończmy. Dobrze. Dziękuję Nie, bardzo. Dobrze. Jest to osobnik despotyczny, chimeryczny, jest dużym megalomanem, bardzo dużym egocentrykiem, narcyzem. Tak się nakręca, że na ostatniej sesji doszło do tego, że radni na znak protestu, łącznie z przewodniczącym, opuścili salę obrad. W 2004 roku miasto sprzedało przedsiębiorcy, który jest znajomym prezydenta, działkę o powierzchni 6000 m2. Nabywca zapłacił 220 tysięcy złotych. Po 3 latach prezydent przekonał radnych, że działkę trzeba odkupić. W tamtym okresie, kiedy tą nieruchomość nabywałem, a chcę zaznaczyć, że była to nieruchomość zabudowana obiektami byłej zajezdni autobusowej, cena nabycia nie wydawała mi się być super atrakcyjna. Była, zdaje się, sprzedana za około 300 tysięcy złotych, a prezydent chciał odkupić za 4,5 miliona od swojego znajomego. Cena, za którą mógł nabyć tą działkę, korzystając z prawa pierwokupu, była dokładnie taką samą kwotową, jaką ofertę położył jakby za tą transakcję firma ze Szczecina. O działce nie chce pan rozmawiać. W ogóle nie chcę. Dobrze, a podobno jeszcze... Pani jest, proszę pani, osobą złośliwą, niekompetentną. Przyszła tylko w wiadomym celu.
Grupa inicjatywna zebrała prawie 9 tysięcy podpisów. Słupsk ma 95 tysięcy mieszkańców. Komisarz wyborczy do połowy maja ma zadecydować o tym, czy referendum się odbędzie. Kampania wyborcza już praktycznie trwa. Poprzemy kandydata jako inicjator referendum, takiego, który da największe szanse na realizację tego programu. Natomiast nie będziemy wskazywać nikogo personalnie. Liczymy jeszcze na to, na rozsądek pana prezydenta, że on oszczędzi nas, oszczędzi budżet miasta, oszczędzi nasze pieniądze, że sam się w końcu poda do dymisji. Ja wiem, że pani ciągle nagrywa, jeżeli dopuścicie, w co wątpię, bo ja mówię teraz do redaktora Polsatu, za tą panią bym się wstydził. Nie wiem, kto to jest i nie chcę. Zadaję złośliwe pytania za kamerę, kubkowatą śmiecha. Dziękuję. Do widzenia.